Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wczoraj Kariera, więc dzisiaj Ultimate Team. Dziś zajmiemy się otwieraniem nagród za ostatnie Food Champions, zmianami w moim składzie i przede wszystkim zobaczymy, co nowego jest w SBC. Ja ten odcinek nagrywam jeszcze w poniedziałek wieczorem, później już mam wyjazd, więc dlatego może być troszkę to nieaktualne względem tego, co wyjdzie pewnie we wtorek wieczorem, jeśli chodzi o Ultimate Team, ale zobaczymy. Smacznego przede wszystkim, jak coś dobrego jecie, lecimy z odcinkiem. Zacznijmy może od tego, jak aktualnie wygląda mój skład. Mamy coś takiego, ale to nie tym składem, jak widzieliście ostatni odcinek z Ultimate Team, rozgrywałem swoje spotkania. Otóż był tam jeszcze Alovayran, było Okocha. No jeśli chodzi o Alovayrana, to zobaczcie, 5 bramek oraz 5 asyst. Okocha tutaj w 15 spotkaniach 7 bramek oraz 9 asyst. Natomiast ten pan to jest po prostu mistrzostwo. 20 spotkań, 32 bramki oraz 6 asyst, czyli udział w 38 bramkach w 20 spotkaniach. Także mordki, jak go macie albo zastanawialiście się, żeby sobie go kupić, to polecam jak najbardziej, przetestujcie, bo ten pan Berbatov kosztuje w tym momencie serio mało i w wersji 93 on jest wart chyba 150 tysięcy, z tego co pamiętam. Ja go miałem wypożyczonego na 20 spotkań rozegrałem. No i Yaya Touré, jak widzicie, wypada ze składu. Salah również, bardzo fajnie mi się gra Marquezem. 23 mecze, 4 asysty, ale wiadomo, że on jest bardziej defensywny i nie wiem, co zrobić z Maldinim, bo myk jest taki, że mógłbym dać tutaj sobie do środka Tchouameniego, a Maldiniego już dać na ławkę rezerwowych, no ale z drugiej strony to jest Maldini, aczkolwiek powiem wam, że ostatnio trochę gorzej mi się nim gra. No i dążę do tego też, żeby mieć cały skład czerwony, byłoby fajnie. Także przejdźmy teraz sobie do nagród. A jeśli chodzi o nagrody, to naprawdę kilka fajnych rzeczy dla was tutaj przygotowałem. Przede wszystkim tutaj mamy karty 84+, i od nich sobie zaczniemy. Mamy panią z 85 overall. Zobaczmy, co będzie dalej, jak to wygląda. Van Dijk 89. No to nie jest jakoś turbo dobra karta, ale overall bardzo spoko. Co mamy dalej? Czy będzie coś z eventu? Mamy Jamesa 85+, tym razem dwa takie piki. Jest Salah. Na razie nic eventowego i tutaj, kurczę, no mogło być lepiej. Powiem wam, że z tych pików to mogło oddać lepiej. No ale przejdźmy sobie do 87+ kampanii. Co my tutaj mamy? Tak naprawdę nikt nie przyda mi się do składu, nawet jako zmiennik, więc patrzmy na overall. No i teraz od razu, bez odsłaniania, czas na player pick 88+. W środku można trafić ikonę Toty. Można trafić też ikonę Winter jakąś fajną i tak dalej, sami zresztą dobrze wiecie. Idziemy po Ronaldo Nazario i będzie idealnie. Nazario to nie jest, ale to jest Drogba. Aczkolwiek jeśli chodzi o Drogbę, to chyba bym wolał właśnie grać nawet już tym Berbatovem nowym. Prześwietnie mi się grało Berbatovem. Jestem mega zaskoczony, więc tutaj bierzemy Drogbę. Tak wyglądały wszystkie piki, które przygotowałem. Te takie lepsze, no ale mamy jeszcze paczki. Aż nie wiem, od jakich paczek zacząć, bo mam, jak widzicie, 32 różne paczki. I tutaj gdzieś były takie, o właśnie, 85+ razy 2. Zobaczmy, może tutaj coś ciekawego wypadnie, aczkolwiek jak nie będzie żadnego dobrego koloru, jeśli chodzi o otwieranie się paczki, to będę sobie to skipował. No i też otworzę resztę i pokażę wam to, co najlepszego u mnie wypadło. 85+ razy 3. Mamy kartę z eventu. Tylko czekajcie, przez chwilę, jak to będzie, właśnie, to jest inform i w ogóle mi nie pasowała ta narodowość. Kto to będzie? Czy będzie hero oczywiście, nie ikona, ale wyjdzie tutaj w tym momencie Okocha? Tak, Okocha po raz kolejny 90. Chyba już, że 3 razy go trafiłem teraz. O, ale to jest fajny przynajmniej, bo on jest wymienny. I jeszcze raz otwieramy 85+, razy 2, tutaj nie ma nic, tak jak poprzednio. Być może w tej drugiej będzie coś fajnego, tutaj 8-5 możemy sobie skipnąć. Podobno nadchodzi Puskas w jakiejś nowej, specjalnej wersji w SBC. Jeśli tak, to już wiem, kogo chciałbym zrobić w SBC i kogo chciałbym przerobić na czerwoną kartę w przyszłości. To byłby wtedy właśnie Puskas. A wyobraźcie sobie mieć takiego Puskasa 5-gwiazdkowego. Wow, to byłoby coś świetnego, bo sami dobrze wiecie, że już to nie jest moja pierwsza FIFA, kiedy tak dobrze mi się gra Puskasem. Sami widzieliście ostatnio, że Cruyff zasiadł na ławkę właśnie, jak trafiłem Puskasa, a teraz, oj, coś eventowego, myślałem, że będzie inny kolor trochę, ale w środku 8-5. Dobra, otwieram resztę, wszystko to, co mam. Jak coś ciekawego wypadnie, to wam powiem.
Nic, naprawdę nic nie wypadło, zostały trzy paczki, 84 plus to jedna z nich, zobaczmy czy w środku będzie coś ciekawego, czy raczej do skipnięcia, no niestety do skipnięcia, to sobie możemy spikselować. Jeszcze dwie paczki, ale to już są chyba paczki za Food Champions, tak mi się wydaje. Tak, bo obie są wymienne, więc tutaj jakby poleciała jakaś fajna karta eventowa, nawet taka trochę droższa, niekoniecznie do pierwszego składu, to można by sobie sprzedać. Ale czy tak będzie? No niestety nie, chyba. Tak, nie, nic nie ma na pewno. I na koniec nagród paczka Ultimate. Zobaczmy co będzie w środku ciekawego. Pamiętam jak dawniej te paczki Ultimate to były serio turbo dobre paczki. A tutaj w środku mamy Moratę. Ja dziś chciałbym przetestować jednego pana jeszcze i to będzie pan Robin Van Persie. Robin Van Persie, który będzie wchodził z ławki 5 gwiazdek sztuczek, do tego takie playstyle na plusie, finezyjny strzał oraz ten technical, więc fajnie powinien prowadzić piłkę, tak statystyki jego wyglądają. Oczywiście lewa noga dominująca, 5 gwiazdek sztuczek, tak jak powiedziałem, 4 słabszej nogi, no zobaczymy, pewnie zastąpi na chwilę Eusebio. Skład naszego przeciwnika, Ribery, jakiś środek w ogóle, Hulit tam był, z tego co widziałem, Zidane też, mega fajny skład. Dobra, zobaczmy, może kiedyś się uda to 10-0 klepnąć, znaczy w tamtym roku się udało, w tym jeszcze nie. To musiała być bramka, ale mega ładnie rozegrane, no nie? Czy on dał pauzę, czy jednak nie? Tak, mamy rage quit. Okej, to czekajcie, zagrajmy jeszcze jeden, bo Van Persie nawet się nie zdążył rozgrzewać. Co my tutaj mamy? Mecz numer 2, skład numer 2. Oczywiście Van der Sar, Bergkamp, Torres, Jarzyna, Paulo, Futre. Okej, Bergkamp tam jeszcze, ale to chyba zwykły. Powinna być bramka, jeśli się nie przesunie. 1-0, czwarta minuta spotkania. Ogólnie mam wrażenie, nie wiem czy wy też tak kiedyś mieliście, no tutaj się muszą wypowiedzieć osoby, które zaczęły trochę więcej grać w karierę, że jeśli chodzi o granie kariery na takich wyższych poziomach, to ja dużo bardziej uważam na straty w tym momencie. Ale ładnie się udało to rozegrać i dużo więcej gram piłką. Oj! Ta piłka gdzieś po nodze obrońcy przeszła. 3-0 mamy w 11 minucie. Ale piłka, ale piękne to było. Tak jak piękne było też wykończenie Puszkasza. 4-0. Oj. 5-0, 37 minuta, czy to będzie rage quit, czy jednak, no tak, już myślałem, że mój przeciwnik tego nie zrobi. Dobra, dwa szybkie mecze, otwórzmy jakieś paczki. Zostało mi 2000 FP-ków po ostatnim pack openingu, więc otwórzmy tutaj paczkę teraz za 500 000 i zobaczmy, kto będzie w środku. 90% ponad szansy na trafienie zawodnika z eventu. Okej, tutaj jest Robert. Ale oprócz lewego, kto się jeszcze pojawi? To pewnie dopiero zobaczymy na końcu. Romero 87, wypycha mi tutaj Robert. Ty, no co ty w ogóle wymyślasz? Co to ma być, gościu? Zobaczmy dalej, bo to oczywiście trzeba przesunąć. Tu nie ma nic. No oj, a nie mogło być odwrotnie, żebym trafił tego Berbatowa lepszego, a nie Prince 94. Ona raczej nie jest dużo warta w tym momencie, no 80k. Berbatowa widzę ciągnie do mojego klubu, ale jakoś dociągnąć nie może. W duplikatach już nic więcej nie ma, ale zobaczmy, może będzie ktoś fajny wypożyczony. Może tutaj Ginolą na przykład sobie zagramy w dzisiejszym odcinku. Wszystkich z nich już mam, więc tego nie potrzebuję. Może tutaj. Berbatow na 10 spotkań, ale to też jest Berbatow taki samo tu. Otworzymy od razu też 3 paczki 83+. Zobaczmy, czy coś z tych paczek w ogóle poleci. Chyba raz z jednej coś trafiłem fajnego, jeśli chodzi o obecny event Golazo. No ale zobaczmy, czy tym razem również coś wypadnie. Pierwsza za nami, jak na razie mocno średnia. Czas na drugą. W drugiej chyba też nic z eventu się nie pojawi. Chyba, że to będzie zgliczowane. Jest Karim Benzema. Czy ja mogę sobie ją tutaj podmienić? Nie. No to będę musiał odzyskać kartę, bo chciałbym otworzyć od razu jeszcze jedną w tym momencie.
i przejść do kolejnego meczu, tylko najpierw zobaczmy 83 plus razy 10, trzecia taka i w trzeciej chyba nie ma nic. Dajcie znać, czy u was coś ciekawego z nich poleciało, bo u mnie, jak widzicie, nie. Wrzuciłem do pierwszego składu Van Persiego, bo stwierdziłem, że inaczej to chyba sobie nim nie zagram tak więcej, jak będą wychodzili. Ale coś czuję, że teraz trafimy na gościa, który naprawdę będzie dobrze grał i Van Persie sobie pogra. Co my tutaj mamy? Hradecki, Rudiger, Ferdinand wypożyczony, Vini, Mbappe w zwykłej wersji. Taki nawet średni skład, jak na obecne standardy FIFA. Oj, ładnie to zrobił Garincha. Spróbujmy zagrać do Van Persiego. Van Persie po długim, ale ładnie. Krokieta i wykończenie fenomenalne z lewej nogi, jego dominującej. O to chodzi. Ajajaj, Puskas. Kurczę, żałuję trochę, bo to mogło naprawdę wpaść. Van Persie póki co dalej ustawiony ładnie. Jakieś zmiany u mojego przeciwnika, czy zmiany pada? Nie wiem, o co chodzi. Okej, już chyba wiemy, o co Kaman. Żadnej zmiany w składzie nie zrobił. Jedna cała długa pauza wykorzystana, więc pewnie zmiana tego gościa, który trzyma pada. Witam nowego gracza. Aj, zabrakło, delikatnie zabrakło czasu, żeby to dobrze uderzyć, a Van Persie miał fajnie już podaną piłkę w polu karnym. Tak staram się go poszukać i trochę więcej na niego pograć. Uuu, no mówiłem, zdecydowanie lepszy ziomek. 1-1, 38 minuta. Będzie miał co robić Van Persie. Ależ błąd teraz kontra i to będzie bramka na 2-1. Pomylił się Kylian Mbappé. Ale nie pomylił się w tej sytuacji Zola. Ajajaj, z tamtym ziomkiem to byłby pewnie szybki easy win, a tutaj jak widzicie trzeba się będzie męczyć. Jeden, 45 minuta. Coś czuję, że może nie być znów podejścia do 10-0 w tym tygodniu. Dobra, zrobiłem zmiany i zobaczymy, co w tej drugiej części spotkania się wydarzy. Ale widzicie, to jest całkowicie inne też poruszanie się z piłką od tamtego ziomka. Ho. Pan Zola, widzę, się przywitał też tutaj, 4-1, ale graty, bo bramka top. Oj, może jeszcze Van Persie na sam koniec. Lewa noga, zewniaczek, szkoda, mogło wpaść na 4-2. I mamy koniec tego meczu, niestety no ziomek lepszy, jakby brat został, to pewnie byłoby 3-0, jeśli chodzi o bilans, a tak mamy 2-1, więc w tym tygodniu gram tylko po prostu do kwalifikacji i marzenie o 10-0 trzeba przełożyć na kolejny tydzień znów. Co do Van Persiego, to też ciężko go ocenić po takim jednym pełnym meczu, bo jednak Berbatov tych spotkań rozegrał więcej. Aczkolwiek póki co mam wrażenie, że Berbatov jest przyjemniejszy do gry. Sami ocencie, możecie sobie pograć jednym i drugim, bo pewnie też ten Van Persie nie jest jakiś specjalnie drogi. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo serdecznie za kolejny odcinek. Widzimy się już jutro. Jutro kariera, więc na pewno będzie się działo dużo więcej, bo w sumie aktualnie w FIFA to wiecie, jak to wszystko wygląda w Ultimate Team. Czekanie bardziej na tocy to jest w tym momencie. Ale tak czy inaczej, póki co Ivan Golazo nie jest zły. Trzymajcie się, na razie i elo!